Witam, przed nami ostatni odcinek. Wystawiłem już G2 i za to G2. Aha, to jeszcze Greyhound jest, XD. Za to G2 ogólnie ostatni już opening, jaki będzie. Chyba że znowu coś odda, to będzie kolejny. Wiadomo, żeby mieć na bułki Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek. Proszę sobie wejść, proszę coś wykminić. A tu kolega w ogóle postuluje, że kiedy się kończy reklama. Co ty myślisz, że ja mam pieniądze na robienie takich filmów? To wszystko dzięki nim. Dzięki. Fajnie. Także proszę tutaj nie hejtować, tylko się pogodzić z rzeczywistością i bądź być szczęśliwym człowiekiem. Podzą 35% do wymieniania swoich pieniędzy. Już mi się nawet gadać nie chce. Żartuję, kurwica, będziemy gadać jeszcze więcej. Ogólnie wiecie co? Szczerze, ja się czuję, że ja jestem jakimś milionerem. Wiecie, ile ja punktów naklepałem na Steamie przez to, że ja to kupowałem? Potem będzie tak, pod moimi komentarzami będzie tak. Cześć, widzę, że nie używasz tych punktów. Nie chcesz może mi czegoś za nie kupić? XDDD. Nie no, tylko pytam jak coś. No i cała lista komentarzy będzie tak i pod tym filmem. Dosłownie wszyscy tego napisać. A ja będę tak, siedział i mówił tak, XD, żebraki, Polaki, śmiecie, XD, nie wnikam nawet w to. Bo ja się z was śmieję tak ogólnie. To nie jest tak, że ja was jakoś lubię czy coś. To jest tak, że ja do was często piszę, dlatego bo ja to traktuję jako pracę. Ja mam na przykład tak, że jak ja idę na studia, to się mnie pytają, a ty jak pracujesz? I ja wtedy piszę XD na Discordzie, nie? I oni wtedy myślą, haha, lubi nas, a ja tak naprawdę pracuję ciężko za pieprzą. Za swoje życie. Ile ja zarabiam łącznie? 38 zł dziennie? No właśnie. YouTube mi przesyła około 28 zł dziennie. To są plus minus zarobki moje. I wy myślicie, że co, że ja mi się przelewa coś? No właśnie, mi się nie przelewa nic, bo mam garnki takie posklejane ze sobą. Dlaczego? Żeby było szczelnie, żeby była szczelna kultura bankowości w domu. No właśnie. I nic nigdy nie powiem nikomu, bo ja jestem sztywny chłopak. Sztywny od tego gazu pieprzowego. W ogóle gazy pieprzowe są posrane, są tak różne. Dobrze, że to, szczerze, cieszę się, że ta Apex nie wyleciała. Musiał robić kolejny opening. To już by była przesada akurat. Także gitas. Bo gazy pieprzowe to są w ogóle tak różne, poważnie. To są różne smaki, no nie, różne kolory. To jest posrane. Ja w ogóle widziałem, że w amerykańskiej armii to jedzą kebaby z sosem czosnkowym. Nie wiem, czy w sumie w Polsce też się jest czosnkowym. A z pieprzowym to nie wiem, czy ktoś jadł kiedykolwiek. W ogóle, jak jedliście kiedyś kebaba z sosem pieprzowym, to dajcie mi znać ten. Ej, w ogóle to jest zabawne, że tak blisko jest. To jest w sumie wszystko jedno, ale śmiesznie to wygląda całkiem. No, wącham se teraz palca. Nie wiem, czy wy też. Kto wącha palca, pisze jeden w komentarzu. Podbijmy ten zasięg. Niech to będzie miało 30 tysięcy wyświetleń. Niech ludzie zobaczą, że nie opłaca się otwierać nic i że życie nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby coś tam robić, ten, tylko żeby pracować ciężko. A, bo ja pracuję na przykład teraz. Jest niedziela, inni sobie odpoczywają i mówią tak. Am sesja, coś tam, na przykład parówki z sosem z węży. A ja sobie muszę pracować ciężko, no właśnie, tak to jest. No to ciężka praca, poważnie. Mordęga, ostra. I koniec. Dzięki za oglądanie. W końcu! Jezus, ostatni odcinek. Masakra. Poważnie. Widzimy się za chwilę.